Zaczął trudnej i chmurego. A ja myślę, że to wszystko by nie chwali. Pytałem, dzięki naszemu zysku, to jest słowo. Właśnie, to ktoś mówi, że nie być nie sądka, ale ja do tego tu przychodzi na partyka, że na rękach się wiemy. Jestem już po treningu, dzisiaj był trening dołu. No i generalnie tak jak miałem w założeniu, że chciałem zrobić 5 serii po 5 powtórzeń na 105 kg. Oczywiście mi się udało. I to tak myślę całkiem luźno, miałem jeszcze tak myślę 2 powtórzenia w zapasie w każdej serii. Potem było martwy ciąg na prostych nogach z kantlami, 36, 4 serie po 12 powtórzeń. To jest fajne ćwiczenie, dlatego że oprócz tego, że trenuję tutaj oczywiście dwugłowy i pośladkowy, to przy okazji też bardzo mocno ćwiczę swój chwyt. Także będzie to miało bezpośrednie przełożenie też na mój martwy ciąg sumo, gdzie przy 145 kg, jak teraz robię, no robię mieszanym chwytem. Natomiast myślę, że za jakiś czas będzie miało to skutek taki, że będę w stanie mógł robić nachwytem. Więc to jest bardzo spoko. Potem było prostowanie nóg na maszynie, 28 kg, 3 serie po 12 powtórzeń. No i na koniec treningu spięcia łydek stojąc, 18-kilogramowy kettlebell, 3 serie po 10 powtórzeń. Do tego było unoszenie nóg w zwisie. Także tak by wyglądał mój trening. Po treningu jeszcze skoczyłem szybko do sklepu, bo musiałem kupić fasolkę sobie do obiadu. Teraz jadę do pracy do 17 i potem do domku i pewnie znowu spacer po parku Regan. Ostatnio naprawdę zakochałem się, a są takie zajebiste miejscówki. Wystarczy skręcić gdzieś tam w prawo, w lewo i zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Wchodzicie do parku na dobrą sprawę w środku miasta, a gdzieś jak skręcicie w bok, to czujecie się jakoś... Znaczy w ogóle tego miasta nie czujecie. To jest zajebista sprawa, naprawdę. Tam jest pięknie, a tam chcę zacząć lać. Właśnie skończyłem pracę, jadę do domu i tak sobie dzisiaj myślę odnośnie tych moich dziennych vlogów 5 razy w tygodniu. Generalnie wychodzę z założenia, że chyba jednak nie mają specjalnie sensu, bo też nie ma specjalnie o czym gadać tak codziennie. Także wróciłem do tych 3 vlogów tygodniowo i postaram się je zlepiać tak właśnie do 12-13 minut maksymalnie, żeby też was nie zanudzić. Dobra, jadę na chatę. Jednak 4,5 godziny snu to jest trochę za mało. Musiałem wypić kawę i jeszcze sobie strzelić tabletkę kofeiny, bo chyba byłby ciężki trening. Zobaczymy, czy będzie ciężki, tak czy siak. Będzie. Dzisiaj góra czoła, wyciskanie z pauzu, do tego pędlej. Już lecimy.
Ale słabe światło. No nieważne. Mam chwilę przerwy w pracy, akurat oglądam sobie vlog Christiana Guzmana z jego zawodów. Jak widzicie, piję sobie kawę i generalnie, znowu generalnie, kurczę. W każdym razie ostatnio zakupiłem sobie takie śmietanki w Lidlu, tam no jakieś śmieszne pieniądze generalnie. No i z racji tego, że tutaj w pracy nie trzymam mleka, no bo nie mam, znaczy mam lodówkę, ale jest dla domówkowiczów, także wypiliby mi na pewno przez imprezę, dlatego nie kupuję. No taka śmietanka akurat jest, można ją przechowywać normalnie. W każdym razie no właśnie coś takiego sobie zakupiłem i zdecydowanie inaczej w ogóle ta kawa smakuje. Nigdy w życiu nie piłem praktycznie kawy ze śmietanką, jest dla mnie ogień. A raptem jak korzystam z takich dwóch małych opakowań, to jest 2 albo 4 gramy tłuszczu, już nie pamiętam, zaraz zobaczę. 2 gramy tłuszczu jest w dwóch takich małych pudełeczkach, także spoko opcja. A ostatnio po jedzeniu, po tym moim obiedzie, gdzie jest trochę więcej jednak węglowodanów, ziemniaki, fasola, ten sos pomidorowy właśnie i co tam jeszcze jest węgla, no i warzywa, no tam mało węgli. No w każdym razie po takim obiedzie łapie mnie delikatna senność, tak? No nie wiem, wyrzut insuliny czy coś w tym stylu i po prostu, żeby się trochę pobudzić, żeby nie usypiać tutaj w pracy. Zacząłem pić kawę w pracy, już nie piję oczywiście po robocie, no bo już bez przesady, żeby pić 3 kawy dziennie, a to mi wystarcza na takiego delikatnego kika. No, także ja sobie piję, oglądam i dalej pracuję. Spell on you. No i znowu zapomniałem dokończyć vloga. Jak widzicie, wczoraj byłem z kolegami na pizzy, także żeby nie być gołosłownym, też zdarzały mi się totalne odpusty od diety. No ale tak czy inaczej, wczoraj po prostu odpuściłem sobie ostatni posiłek, tak? Czyli nie było spaghetti z tym mięsem jelonym, zjadłem sobie tylko tą pizzę. To była hawajska, także nie było jakoś specjalnie dużo tłuszczu, tam pszeneczka, ananas, więc na pewno trochę więcej węglowodanów. No i dzisiaj waga pokazała tyle samo co wczoraj, tak? Czyli 87,5 kg. Czuję się bardzo dobrze, no wiecie, dalej jestem mimo wszystko na deficycie kalorycznym. Jem niby te 2600 kalorii. Myślę, że mój poziom utrzymania tak mam na poziomie 2900-3000 przy mojej aktywności. Więc no mówię, czasami mogę sobie na coś takiego pozwolić. Dzisiaj mam martwe ciągi, także na pewno też to będzie miało pozytywne odbicie. Także tego vloga kończę. Idę na martwe ciągi i widzimy się w następnym vlogu. A i proszę łapki w górę.